Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, oczywiście FIFA 20 Ultimate Team, seria Road to Glory. No i dzisiaj czas na kolejne odbieranie paczek, nagród za Food Champions, za Division Rivals, więc czekają na nas player piki, paczki, tocy, mam nadzieję. Oby się działo dużo, wam życzę smacznego, jak zwykle już kawka przygotowana na otwieranie paczek i player pików, ale już chyba za dużo razy to powiedziałem. Lećmy z odcinkiem. Na początku jednak chciałbym, żebyście zobaczyli, kogo ciekawego trafiłem za wczorajszego gwarantowanego totsa z ligi niemieckiej, więc zobaczcie, co mi poleciało ciekawego z SBC, bo ten zawodnik zaraz tutaj się znajdzie. Gnabry Team of the Season, wart prawie 500 000 wczoraj, w momencie kiedy go trafiłem. No ja jestem zadowolony, bo nawet jak nie będę go używał w pierwszym składzie, bo nie mam jak, to zmiennikiem będzie świetnym i zobaczcie na jego statystyki, no przepotężna karta. Gnabrym grało mi się już dobrze tym potmem, kiedy grałem Gnabrym i Lewandowskim. Fajnie byłoby zagrać jeszcze raz Gnabrym i Lewandowskim, tylko obaj, żeby byli w wersji Team of the Season, ale lewy, toc, no to... To już byłaby przesada, żeby go trafić, bo to jest karta 99. No ale jestem ciekaw, kogo zaraz trafimy. Ten pan może być naprawdę fajny. Na pewno Gnabry będzie u mnie w klubie jako zmiennik, na pewno Kuba, bo to są dwaj świetni zawodnicy. No pomyślcie sobie, Sabitzer, Gnabry i do tego jeszcze Lewandowski, a i to można byłoby fajnie połączyć. I tak jak mówiłem ostatnio, nie rozgrywałem całego Food Champions ranga Gold 2 wbita. W ten weekend zagram sobie całe, więc zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Oczywiście live na Twitchu, pod spodem macie link w opisie, w piątek na pewno się pojawi wieczorkiem stream. No a teraz czas do odbierania player picków. Wiecie co? Może was zaskoczę, ale bardzo chciałbym trafić Rafę Totsa z ligi portugalskiej, bo wydaje mi się, że on zmiennikiem byłby też super. Kosztuje około chyba 150 tysięcy, więc teoretycznie mógłbym go kupić, ale tych zmienników i tak mam już sporo, więc jakby był za darmo, to spoko, a jak nie, no to trudno. Zobaczmy, pierwszy player pick i w środku mamy Hakimiego 91, podobno bardzo fajna karta. No ale u mnie raczej to będzie zawodnik, który po prostu pójdzie na przepalenie w jakimś SBC, bo raczej nie będę nim grał. No i czas na drugi player pick, a w środku mamy Tomka Müllera 95, czyli player pick 91-95. Müller, no tak średnio bym powiedział, bo raczej nim sobie nie pogram. Wątpię, żeby był na tyle dobry, żeby przebudowywać cały skład właśnie pod Müllera. Więc tak to się prezentuje, jeśli chodzi o moje player picki Hakimi i Müller 95-91. W takim razie za Division Rivals wezmę sobie paczki wymienne, więc otworzymy tych paczek wszystkich troszkę więcej w tym momencie, bo mamy ich aż 6, więc jestem ciekaw, kto tam będzie w środku. No dobra, to lecimy po kolei, nie ma się co zastanawiać, tylko trzeba otwierać. Czy tutaj będzie coś niesamowitego, wątpię w tych paczkach, aczkolwiek gdyby był jakiś zawodnik, którego mogę po prostu sprzedać i cokolwiek na nim zarobić, to byłoby fajnie, bo ten budżet by się jednak troszkę poprawił. W tym momencie w takim razie mam około 800 tysięcy końców. Tych wszystkich sobie zabieram do klubu, oczywiście 800 tysięcy liczę razem z Di Marią, który kosztuje plus minus 500 000, no i 300 tysięcy mam na koncie, także za 800 tysięcy raczej żadnych turbo dużych zmian nie będę robił. A tutaj mamy w tym momencie, myślę, że to będzie walkout, a to niestety są ekrany, no i już wiem, że to nie będzie jakaś turbo mocna karta, ale to jest Bruno Fernandes. Z racji, że ma 85 overall, to ja sobie go po prostu sprzedam, skoro to jest sprzedawalna karta, to tak, tak też trzeba zrobić. Gdyby to było untradeable, to bym sobie go zostawił do jakiegoś SBC. Paczka rzadkich zawodników, 12 rzadkich złotych zawodników. Nie wiem, czy to jest w nagrodzie za Golda 2, chyba tak, tak mi się wydaje. Co mamy w środku? No w środku nie ma totalnie nic. Ja już sobie zarobiłem w poprzednim tygodniu, więc tak się też spodziewałem, że w tym tygodniu może być słabiej. Jest Paredes. No proszę, wrócił. Znowu będzie 250 spotkań, 0 bramek, bo ostatnio tak było. No jeszcze zostały 3 paczki do końca. Zaraz zobaczymy, czy coś tutaj poleci. Jeszcze oczywiście wypiszcie pod spodem w komentarzu, co ciekawego trafiliście. Ajajaj, tak ładnie powoli to się wszystko zaczynało pokazywać, że myślałem, że będzie jakiś walkout. A w środku mógłby być TOTS, aczkolwiek tutaj mamy Onanę 8-5, więc też leci na sprzedaż. Resztę sobie zabieram do klubu, trochę sobie uzupełnię właśnie klub, bo ostatnio po tych SBC wszystkich to coś pustki się robią. No i dwie ostatnie paczki, więc to mamy przedostatnią. To nie jest TOTS, proszę mnie tutaj nie trollować, to jest zawodnik z Champions League. Swoją drogą, nie wiem w ogóle po co te karty cały czas sypią z Champions League. Jakby to nie mogło jakoś okresowo wypadać.
Ajajaj, no. No lubią nas trollować w tej Kanadzie zdecydowanie i ostatnia paczka przed nami, czy warto było jednak brać paczki za Division Rivals, czy jednak nie? Pokażcie, chociaż wątpię. No i dobrze mówię, że wątpię, lepiej było wziąć prawie 70 tysięcy końców, tam było chyba 68 tysięcy i zdecydowanie by wyglądało to lepiej. Pedro Pedrito, no świetna paczka, świetna, nie zapomnę jej nigdy. Swoją drogą jeszcze jedna ciekawostka, jeśli chodzi o Militao, bo tego wam ostatnio nie powiedziałem, zrobiłem go za 40 tysięcy końców, bo też zobaczyliście go, że jest w składzie, a zapomniałem wam powiedzieć o tym SBC, które robiłem właśnie na live'ie. 40 tysięcy zapłaciłem za tą kartę, więc zaoszczędziłem w tamtym momencie, ona kosztowała chyba 550 tysięcy, coś takiego, więc pół miliona końców zaoszczędzone na tym, jak robiłem sobie SBC o Militao. Ogólnie jak sobie tak patrzę, to gdybym sprzedał tego pana, czyli Diego Carlosa za 700 tysięcy, Di Maria za pół miliona, no to w tym momencie mamy 1 200 000 plus 300 tysięcy, które mam na koncie, czyli półtorej bańki miałbym na jakiś fajny upgrade. Ale powiem wam tak, że ja poczekam jeszcze i w przyszłym tygodniu możliwe, że to zrobię, bo zobaczymy jakie wyjdą karty, możliwe, że niektóre karty pospadają też z cen jeszcze bardziej, będzie seria A Team of the Season, więc może ktoś będzie mi fajniej pasował. Tym składem jeszcze nie zagrałem żadnego całego Food Champions, więc fajnie byłoby to zrobić, przetestować i zobaczyć jak tutaj są słabe ogniwa, jak to wszystko się prezentuje, no i zobaczymy też jak z ławki będzie grał właśnie Gnabry. Także no, jest kilka opcji, jest kim grać, mamy wielu nowych zawodników, więc nie mam co narzekać, jeszcze tutaj sobie zmienię tylko Rysiu, Quaresma, ty stąd na chwilę pójdziesz i wbije sobie tutaj Tomek, Miller, 95, no jest kogo przepalać, Kroos, Miller, Kovacic, no sporo, sporo, naprawdę sporo. Jeśli chodzi ogólnie o wyzwania tutaj w sezonach, no to biorąc pod uwagę tocy mam zrobione wszystko. Jest Sabitzer, jest ten kolega z Holandii, jest też Mathieu, którego zrobiłem na streamie, więc tutaj jestem na bieżąco. Tak naprawdę, no nie wiem czy będę robił ten tydzień złoty już teraz, bo 8 tysięcy brakuje, żeby zrobić tutaj 30 level, więc prawdopodobnie jakbym to wszystko pokończył tutaj, to już bym sobie mógł odebrać, ale zobaczymy czy nie będzie łatwiejszych wyzwań właśnie jutro wieczorkiem, żeby się nie spinać, a samo i tak się to zrobi wszystko, więc tak to wygląda, no tak czy inaczej w tym tygodniu kończymy sezon 6, a do końca tego sezonu zostało jeszcze no 15 dni, no 16 nawet możemy powiedzieć, więc dość dużo spokoju będzie. Z tego co widzę mamy darmowy żeton Food Draft i jeśli strzelę bramkę piłkarzem z Ligi NOS w dwóch różnych meczach, to już otrzymam teraz ten żeton. Brakuje mi jednej takiej bramki, więc spróbujmy to zrobić może. No dobra, co my tutaj mamy? No składzik fajny, tylko pewnie ten Semedo będzie zmieniany, tak coś czuję. Richarlisona się boję, bo to jest naprawdę bestia, chyba 5-5 ma ten shapeshifter. Ojojoj. Zagram sobie w meczu w ten sposób, czyli Nakajima na ataku z Rafą. No wiem, że to nie są turbo wysoko ocenione karty, ale muszę strzelić po prostu bramkę, więc może by się udało. No nie! No już byłoby załatwione! Rafał trafił w słupek! Czemu tak zrobiłeś? No, Rafciu! Kurczę, ale patrzcie, to jest zwykły Rafa! Ja naprawdę bardzo chętnie pograłbym tym jego tocem. Tak jest! Nakajima! Mamy bramkę, dobra, ja od razu robię zmiany. Od razu robię zmiany, bo tych panów już nie potrzebuję teraz na boisku, więc wracamy do mojej normalnej formacji. Rafa może zostać, a na atak wejdzie... Niech to będzie Kubo, no dlaczego by nie? No jak można grać normalnie, to od razu lepiej. W ogóle cieszynka dla wszystkich fanów NBA oraz The Last Dance. Świetny serial, jeśli ktoś nie oglądał, to polecam bardzo serdecznie. Ja właśnie skończyłem wczoraj oglądać. Pięknie, naprawdę pięknie się oglądało tą całą historię. No a mamy tutaj Rage Quit po tej bramce. Żeton w takim razie odebrany, więc zobaczmy co ciekawego tutaj nam EA daje jeśli chodzi o draft. Widziałem, że naprawdę niesamowite drafty ludzie układają. Czy tak będzie też tym razem? No zaraz zobaczymy. 4-2-2-2 formacja. No chyba byłaby najlepsza, bo 4-2-3-1 szeroko, już tak gorzej. 4-1-4-1. Dobra, spróbujmy 4-4-2. Ja bardzo rzadko gram tą formacją, więc to będzie przy okazji fajny moment, żeby ją przetestować. Ronaldinho 94, okej. Ale powędrujesz na ławkę rezerwowych. Ciekawe, czy tak naprawdę sporo ikon tutaj będzie, czy będą jakieś fajne tocy. Benzemy nie wybieram, bo on ma toca i to bardzo fajnego toca. Grałem kilka razy przeciwko niemu. No, nie było go tak łatwo zatrzymać. Haaland 95, no dobra. Czy jak na razie overallowo to wygląda spoko. Oczywiście co by mi nie wyszło, tutaj sobie zagramy tym draftem, no bo szkoda byłoby
w Road to Glory takie drafty oddawać po prostu i próbować robić jeszcze lepsze. To nie o to w tym chodzi. NDD 91, przez wielu bardzo chwalony. Będę miał okazję z nim zagrać po raz pierwszy. A tutaj mamy, no dobra, Stepanenko. Spróbujmy tak pod overall trochę zrobić ten draft. Później mamy Sokratesa, ok, 91, więc już trzecia ikona. Szkoda, że to nie są ikony Optimus Prime, ale to nic, dobra, 91, ok, środek obrony. Coś solidnego mi jest tutaj potrzebne, no to nie jest solidne. Tomori, mogłeś być kartą, chociażby tą swoją Future Stars, to byłoby już lepiej. Mamy Piqué 93, dobra, Piqué, to jest wyjątek. Tym razem cię wybiorę, bo robię draft pod ocenę. A mamy tutaj Odriozola 80, ale słabo, naprawdę, no. Bardzo słabo wysypało, z tego co widzę na razie. Erkin na lewą obronę, albo Jordi Alba. No dobra, idziemy pod overall, weźmy Erkina. Wiem, że Alba by mi pasował fajnie do Piqué. A na bramce natomiast mamy Thibaut Courtois. Ojojoj, dobra, niech to będzie Courtois. No, jak widać na razie ten draft, no tak bez szału, no. No nie urywa tyłka. Schmeichel, ojojoj, dobra, okej. Okay. To już się troszkę sytuacja poprawi. Yashin na bramkę. 94 overall, to zawsze fajna karta. Obronę muszę ulepszyć, to na pewno. Roberto Carlos 91. O, i takich sytuacji to jak najwięcej poproszę w tym momencie. I to jest czwarta ikona. Widziałem w ogóle niektórzy znów robią składy z ikon i tak dalej. Grimaldo, który jest Hiszpanem, więc będzie mi pasował tutaj do Piqué. Tylko jeszcze a propos Piqué, trzeba mu zrobić lepsze zgranie. Więc tutaj zamiast Tomoriego jest potrzebny ktoś troszkę lepszy. I mamy w tym momencie tak, Fernandinho o 91. Dobra, Fernandinho będzie mi pasował tutaj. Fajnie się, ojej, w ogóle Fernandinho NDD. To jest dobry środek pomocy, jeśli chodzi o dwóch defensywnych zawodników. A teraz co mamy? Mamy Gabriela Martinelliego. No dobra. Dalej potrzebuję tego środkowego obrońcy. To jest jedna rzecz, która... Oho, dobra, Best 93. Mamy Stoiczkowa 92. Myślę, że w tym momencie lepszym rozwiązaniem będzie Stoiczkow, dlatego że dam sobie go za Lacazette i będzie więcej zgrania. I w tym momencie tutaj też zgranie poprawiło się trochę Haalandowi. Chyba, żeby go dać w ten sposób. A nie, to nic zbytnio wiele nie zmieniło. Dobra, zostawiam to tak jak jest. Jest jeszcze Ronaldinho, no ale Ronaldinho to już tam nie wciśniemy, bo to już w ogóle spadnie mi wtedy zgranie całkowicie. Środek obrony, no to jest coś, co mi tutaj psuje wiele rzeczy. A w tym momencie mamy Messiego 94, jest Mariano też, ale Mariano tam na PO to i tak za dużo by nie zdziałał. Potrzebujemy obrońców, a teraz mamy Garinczy 95. Szkoda, że nie mam skrzydeł, bo zobaczcie, Ronaldinho, Garinczy, ale by to chodziło pięknie. Chyba, że zamiast Haalanda tam powędruje. Ajajajajaj, szkoda, że to nie jest tak dopasowane do mojej formacji. Dawać tych obrońców, halo, gdzie jest obrona? Nie takich panów chciałem znaleźć, no nie. No dlaczego tak to się skończyło? Valverde 91, Ronaldo 94. To są bardzo fajne karty, ale nadal środkowego obrońcy nie mam. Ale tutaj mi to zepsuli wszystko. No ilu ja miałem środkowego obrońcy do wyboru tak naprawdę? No miałem dwóch. Co jest? To jest po prostu logika EA. Wybieram sobie formację, gdzie nie ma skrzydeł i dostaję tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześciu skrzydłowych. Świetnie. No dobra, jak sobie to poukładałem, to 100% zgrania mam w tym momencie. Ten skład nie wygląda tak źle, tylko no szkoda tych dwóch gości. No po prostu prawa obrona i środek obrony. Gdyby to ładnie można było złożyć, to myślę, że mógłby być draft nawet 193. Aczkolwiek nie ma co narzekać. Z ławki prawdopodobnie będzie wchodził na pewno Garincha, ale no nie wiem kto jeszcze. Jest Cristiano, jest Haaland, jest... No Martinelliego raczej nie. Ale Ronaldinho, Haaland, Garincha, Cristiano. Cztery gości. No Messiego zwykłego raczej nie będę wpuszczał. Chciałbym przetestować tego Haalanda, więc może to tak zrobimy. No nie wiem, w każdym razie idę szukać pierwszego przeciwnika. No tak sobie patrzę na skład mojego przeciwnika. Najbardziej to się boję oczywiście Ronaldo na ataku, bo ta karta, no, może sprawić wiele problemów. Ale dobra, łyk kawki i lecimy z gościa. Ale się ładnie Stoiczkow urwał, Stoiczkow, i mamy bramkę na 1-0. I oczywiście cieszynka tak jak ostatnio, cyk i za 3. Co? Pierwszy strzał na moją bramkę i coś takiego w ogóle. Co? Jak to weszło?
Ale by to ładne było. Naprawdę fajnie się Lacazette obrudził. No i niestety szkoda, że tego nie wykończył. Czemu wychodzisz przy remisie? No paruwo jedna. Mamy skład mojego kolejnego przeciwnika, skład lepszy niż poprzedni moim zdaniem. W ogóle tak sobie myślę, że nie muszę kupować następnego zmiennika, bo będę miał Pedro za 30 level, który wygląda naprawdę bardzo, bardzo solidnie i myślę, że wtedy Pedro, Gnabry i Kubo to będzie moja trójka fajnych zmienników. O nie, ja myślałem, że to się nie zdarzy. Myślałem, że ludzie to tylko niektórzy mieli jakieś pojedyncze problemy. Wybrałem drugie stroje. Czarne. A mam teraz dwa razy białe. Co jest? Wam życzę w takim razie miłego oglądania, a sobie miłego grania. O, shit. Lacazette? Do Sokratesa, dobra. Patrzyłem sobie w ogóle na radarze, jak to wszystko wygląda. Mam 1-0. Jak ja wygram ten mecz, to będzie jakiś cud. Oczywiście mój przeciwnik prawdopodobnie w tym momencie ma poprawnie wszystko. Ale przypał. Świetny rzut karny. Oj, w tym meczu to naprawdę wszystko dzieje się tak, jak nie powinno. Dobra, przynajmniej przy karnym nie ma problemu, żeby odróżnić. Ajajajaj, no wyczułem tylko pod poprzeczkę ładnie strzelił, mamy 1-1. To musi być gol. No nie! Sokrates, to jest jakiś hit, co ty nie kończysz. Druga setka nie trafiona przez niego. No cóż, Ronaldinho i mamy 2-1 w 52 minucie spotkania. I tak jak wam powiedziałem na początku, jak ja wygram ten mecz, to się zdziwię, bo jest tak ciężko cokolwiek stworzyć fajnego, kreatywnego, szybkiego. Ech. Ben Yedder i mamy bramkę na 3-1 w 60 minucie. Czy to już jest po meczu? No moim zdaniem tak. Oj, szkoda. To była jedna z nielicznych sytuacji w drugiej części tego spotkania. Dobra, spróbujmy zagrać może tutaj gdzieś i wyprzedzić bramkarza. No nie udało się. No i to już jest koniec na pewno. Ale nie spinam się, no co miałem zrobić w tym meczu? Właśnie pamiętam, że o takiej sytuacji kiedyś Nakeson mi mówił, że miał tak Foot Champions. Po prostu wybrał swoje stroje jako białe, przeciwnika jako czarne. I miał dwa razy białe. No już wiem teraz, o czym on mówił, także Cornel, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Wydałem 15 tysięcy końców, ale chciałem zobaczyć, czy da się złożyć coś fajniejszego w drafcie. No i myślę, że tym draftem zagramy sobie na live. Co do live'a, to obserwujcie mojego Instagrama, tam najszybciej dowiecie się, kiedy będzie kolejny. Na pewno będzie w piątek wieczorem, ale co do dziś, to jeszcze was poinformuję. Także, no, ciekawe, naprawdę ciekawe. Formacja też trochę inna, taka, którą nie grałem. No, może być interesująco. I na koniec dzisiejszego odcinka, jak zawsze co tydzień, porozmawiajmy sobie trochę o najbliższych spotkaniach, które czekają nas już właśnie niedługo. No i przede wszystkim Bundesliga, bo tą ligą teraz chyba wszyscy najbardziej się interesują. Jest jako jedna z nielicznych, która rozgrywa właśnie swoje mecze. I to co zauważyłem od razu, Borussia Dortmund, Bayern Monachium 26 maja, to będzie naprawdę super fajne spotkanie, chętnie obejrzę sobie ten mecz, więc dajcie znać w ogóle pod spodem w komentarzu, czy oglądaliście już mecze Bundesligi, co sądzicie o tego typu rozgrywkach, co wam się podobało w tych meczach, jeśli chodzi o brak udziału kibiców, jeśli chodzi o nowy sposób celebrowania bramek, bo jest tam troszkę takich małych kontrowersji, więc pod spodem w komentarzu możecie się wypowiadać na ten temat jak najbardziej. No i informacja dla moich wszystkich tych widzów, pamiętajcie, że piłkę nożną można obstawiać na efortuna.pl, więc zapraszam na stronę sponsora mojego kanału, zobaczcie co tam ciekawego dla was przygotowali. Tymczasem ja w dzisiejszym odcinku będę się już z wami żegnał, życzę wam wszystkiego co najlepsze, jeśli chodzi o player piki, trafiajcie samych Lewandowskich 99 po dwóch, jeden wymienny, drugi niewymienny, dlaczego by nie, widzimy się kolejnym razem w następnych odcinkach, no i oczywiście też na live streamach, także trzymajcie się, do następnego, na razie i piona.